Cześć, ja jestem Anjon i bardzo jestem ciekawy, jak idzie Wam fuzja. Ja zdobyłem i prawie wylewelowałem już dwa epiki i mam jeszcze jedną rarkę do kolejnego epika. I zdobywam właśnie punkty w kolejnych turniejach, czyli w Fire Knight, w Champion Training i w Dungeon Divers. A teraz przyszła pora na zdobycie punktów również w Summon Rush. W tym turnieju oprócz rarki na dość wysokim progu punktowym mamy także dodatkowego Epika, za którego Plarium zażyczyło sobie odpowiednik 11 Seikredów. To nie tanio. A powyżej Epika mamy jeszcze dwie legendarne książki: Mityczną i Mięsko, które nie jest może aż tak dla mnie atrakcyjne. Jednak, ze względu na ilość legend, które muszę wyksiążkować, te legendarne książki to jest coś, co chciałbym zdobyć. I najprawdopodobniej z rozpędu, również tą mityczną książkę, co w przeliczeniu na jej kredy zmusza mnie do otwarcia aż 14. Jak być może widzieliście na poprzednim filmie, wyzerowałem swoje mercy, także nie wiem czego się spodziewać. Jeżeli w tych 14 szardach pojawi się choć jedna legenda, będę zadowolony, po cichu liczę na dwie, a nie zdziwię się, kiedy obejdę się z niczym. Żadnych innych szardów nie zamierzam dzisiaj otwierać, chyba że będą to Misterie Szardy, ale tym nie będę Was zanudzał. I spójrzmy jeszcze, kogo wybiorę na progresywnych szansach. Wybrałem czempionów, którzy są dostępni dzisiaj, bo chyba ten zestaw jest najciekawszy. Nie mam trójki z nich: nie mam nowego czempiona Sylvan Watchers, nie mam Mort'u i nie mam Kaji. i choć spodziewałbym się raczej że chciałbym zdobyć nowego czempiona, to jednak na tych progresywnych szansach wybiorę San Wukonga. Bardzo lubię tego czempiona, chciałbym go kiedyś empowerować, ale jeśli przez zupełny przypadek uda mi się dzisiaj zdobyć legendę i będzie to San Wukong, to najprawdopodobniej zbuduję drugiego. Razelwark też jest dobrym czempionem, ale dla mnie byłby najciekawszy San Wukong. Oprócz areny wykorzystuję go na hydrze, gdzie jego buff strip i block buffs, a także damage bardzo pomaga mi zdobywać punkty. Natomiast jeśli chodzi o epiki, to myślę, że Dikonowi bardziej przyda się empowerment niż Doom Priest. Choć mojego Dikona jeszcze nie zbudowałem, zdobyłem go bardzo późno i już nie miałem takiej potrzeby. Dikon jest świetny w początkowej fazie gry. Jednak ominął wtedy moje konto. Także wybór dokonany, ale najprawdopodobniej, nawet jeśli wypadnie jakaś legenda, to raczej nie będzie to ta wybrana. Z innych na pewno nie obraziłbym się, gdyby wpadła Harima. Prinz Kaimar jego bardzo potrzebuje: Michinaki, Tronda, Queen Ewa, Nekmotar, Duchess, Valkyria czy Elenaril. To jest, słyszysz, lista moich non-void championów. I zobaczmy, jak daleko dzisiaj uda mi się nagiąć moje szczęście. 14 szardów, zrobiłem dokładnie 14 miejsc, żeby mnie nie kusiło otwierać więcej. Lecimy. Pierwszy. Epic. Ale proszę, Dikon Armstrong od razu za pierwszym razem, wybrany na progresywnych szansach. Lecimy dalej. Mamy kolejnego epika Taelizia, trzeci epików. Kilku fajnych na pewno też chciałbym dostać do empowermentu. Może wpadnie epik do fuzji, kto wie. Lecimy dalej. Czwarty shard Neldora. O, Neldora bardzo chciałbym zdobyć. Jego jeszcze nie mam, a być może wymieniłbym kriodana na Neldora w moim teamie na Fire Knighta. Lecimy piąty szart. Merci jest od zero. I mamy legendę. I ja Cię! Powiem Wam, że ja nie wierzę w to co widzę. Jeśli ktoś może, niech mnie uszczypnie. Wychodzi na to, że progresywne szanse działają? Jest to tak nieprawdopodobne, a zarazem tak fajne, że teraz nie wiem co robić. Czy ja nie potrzebuję czasem trzeciego San Wukonga? A może jednak pójść po jednego z nowych czempionów? Szkoda, że nie możecie mi powiedzieć, co teraz robić. Naprawdę nie spodziewałem się zdobyć to dokładnie, czego chciałem. Chyba drugi raz w mojej karierze w RAID udało mi się dopiero zdobyć czempiona na progresywnych szansach lub 10x. Z tym, że z poprzedniego niekoniecznie byłem zadowolony, bo to była Lady Ired z Sylvan Watchers. Ale myślę, że zostawię San Wukonga dalej na progresywnych szansach. Nie sądzę, żeby kolejna legenda pojawiła się w ogóle. A nawet jeśli, to prawdopodobieństwo, że będzie to kolejny San Wukong, jest nikłe. O ile mnie pamięć nie myli, około 9%. Ale mogę się mylić. No nic, spróbujmy. To był piąty szart. Lecimy dalej, szósty. Zobaczmy. Mamy epika. Ambasador Letelin, ok, fajny epic. To był szósty szart, teraz siódmy. Jest kolejny epic. Lecimy, ósmy szart. I kto tym razem? Wala. Zapewne trafi do Faction Guardians, yy, barbarzyńców, wymieni jakiegoś innego czempiona, którego będę chciał empowerować. To był ósmy szart, jesteśmy już za połową. Lecimy w dziewiąty. Kolejny Epic i Hanger. Również bardzo dobrze wyglądający czempion. Lecimy dalej, to jest dziesiąty Sacred. Enda Moonbeam. Jedenasty. I mamy kolejnego epika. Lecimy dalej to jest 12 shard. O, proszę! Epik do fuzji. To ciekawe. Raczej przewiduję, że kolejne eventy i turnieje zrobię, ale teraz mam znacznie większe pole manewru. Mogę zarówno zachować tą czempionkę ponoć jest niezłą damage dealerką, jak również pominąć kilka eventów, jeśli będę miał na to ochotę. I kolejne dwa ostatnie Sekrety dadzą mi ostatnią legendarną książkę i mityczną książkę. Zobaczmy kto tym razem. Bardzo dobry epik, kiedyś marzenie wszystkich Crasher. I ostatni Shard. Zobaczmy co się w nim kryje. 14. I jeszcze jeden epik. Jeśli chodzi o ilość legend to powiem tak, plan minimum został wykonany. Natomiast jeśli chodzi o ich jakość, no tutaj przekroczyło to wszystkie moje oczekiwania. Sto razy bardziej wolę wylosować jedną legendę, którą naprawdę chcę, niż dwie, których niekoniecznie chcę ani potrzebuję. To był drugi dzień z rzędu, kiedy moje konto zostało zasilone przez naprawdę fajnych czempionów, aż się boję pomyśleć, co będzie jutro. Żartuję, oczywiście jutro nie będę otwierał żadnych szardów. Natomiast to wszystko sprawia też, że mam kłopot. Mam zbyt mało legendarnych książek na tych wszystkich fajnych czempionów, którzy czekają w kolejce do zrobienia. Nie wiem, kto będzie teraz moim priorytetem, czy będzie to Jun Lord Gregor, nowy Unity Champion z frakcji Barbarzyńców, czy San Wukong. Jeśli zdecyduje się go zbudować, a najprawdopodobniej tak będzie, czy nasza obecna fuzja. Czy nasza poprzednia fuzja, która też czeka na przywołanie u mnie, naprawdę mam teraz więcej czempionów do zbudowania niż możliwości ich zbudowania? Klęska urodzaju. Życzę Wam tego samego. Podzielcie się w komentarzach, kogo wylosowaliście dzisiaj, albo wylosujecie jutro lub pojutrze. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.